Dużo osób ma problemy z questami w rawie ponieważ jak wykonamy jakiegoś quest'a to później nie mamy kolejnego dostępnego quest'a na, na world mapie. Po prostu nie widać takiego zielonego wykrzyknika, gdzie możemy odebrać quest'a. On jest dopiero widoczny tutaj na minimapie, jak podejdziemy w dane miejsce. Dlatego ja wam tutaj chcę pokazać moją drogę, którą ja przechodziłem od pierwszego do praktycznie dwudziestego poziomu. Musicie mieć tylko poprawkę, że nie musi być to na 100% dobra droga. Tymczasem no ja tą drogą mi się udało wbić 20 poziom. Tak więc zaczynamy tutaj na tej wysepce nad miastem. Tutaj robimy pierwsze kościki, tu jest NPC Fritz, z tego co pamiętam. Jak tutaj zrobimy te kościki, później idziemy do miasta. W mieście prawdopodobnie jak dobrze pamiętam będą jakieś kwesty. Po czym wychodzimy tutaj na prawo, prawdopodobnie w tym domku będą jakieś kwesty. Później dalej na prawo, tutaj będziemy mieli tą kopalnię dwarfów. Tutaj będą kwesty. Tu będzie kwestik z wykraftowaniem na, naszej pierwszej broni pieru drugiego. Tak tutaj zrobimy kwesty, to możemy w do domku. Czy tu nie ma żadnego kolejnego? Jeżeli nie, to idziemy tutaj drogą do góry. Tutaj po drodze, jeżeli nie ma żadnego quest'a, to idziemy tutaj. Później szedłem tutaj na lewo. Tu jest NPC z questami, który nam daje quest'y, żeby tutaj te Hogi pozabijać. E, tutaj też po, ty, po tej linii quest'owej dostaniemy jajko Monta, które wyklejemy, no i wiadomo, będziemy mieli Moncika. Później jak te quest'y porobiłem, poszedłem na lewo. Tu są kolejne quest'y, z tych quest'ów dostajemy Kolejny itemy item tieru drugiego do wykraftowania, czyli hełm, armor i podnie, jeżeli dobrze pamiętam. Później stąd poszedłem tutaj w dół. I jak tu już wszędzie mamy questy zrobione, to później tutaj jest questik, w tym miejscu. Później możemy czekać jak ja to robiłem, później chyba gdzieś tutaj. Tutaj w tym miejscu i tutaj w tym miejscu są też questy. Tak mniej więcej możecie sobie chodzić poszukać. To są takie, wiecie, o i na końcu tutaj są questy z elfami, nie? Ale jak zrobicie tutaj questa na trolach później, bo tu są questy na trolle. To po tym questie możecie się wrócić do miasta. W mieście będziecie mieli tam kilka questów. Poprowadzi was on tutaj. Tutaj kilka rzeczy będziecie mogli zrobić, no i później już będziecie mogli popłynąć statkiem na drugą wyspę, tam gdzie ja właśnie teraz robię swoje questiki. Także mniej więcej tyle. To jest oczywiście tak. załem tylko mniej więcej gdzie szukać questów, jak się, jak nie będziecie mieli tutaj na trackerze żadnego questa, bo czasami tak bywa. No i to. w razie pytań to zapraszam oczywiście na mojego Twitcha. Link będzie w opisie albo komentarzu.